Dzień dobry, gra mnie tak wciąga, że postanowiłem zrobić jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Dobra. Wpadliśmy tutaj ostatnim razem, jak nas goniło to bydle, w którym niestety nie jesteśmy w stanie. Możemy przejść dalej? Nie, dalej się nie da. Trzeba do góry. No idź. Niestety z tym bydlem nie możemy w żaden sposób walczyć, musimy uciekać. Typowa zagrywka niektórych horrorów. Tutaj coś nawala. Czy to mnie pociągnie? Nie, nie pociągnie mnie to. O, mam jedzonko. Nie wiem, czy to but. But. Nie chyciłem się tego poważnie. Tego też nie, no nieźle. No, złabrzysz się. Podejrzewam, że to trzeba zrobić. Aha. A, dobra. W ten sposób. Dobrze, że tu nie ma żadnej staminy i tak dalej, żeby tutaj nie spaść. Tak się trzymamy, tu się trzymam. O, tam jest z okładki chyba gościu. Czy tam z trailerów i tak dalej. No to teraz będziemy mieli przygodę. Dobra. Powiem sobie ogień. O Jezu, zaś jesteśmy głodni. Tu, tu, tu. Panie kucharzu, czy pan nam coś ugotuje? Tego szczura byśmy mogli zjeść, no w razie czego. Co my tu mamy? Z tym nic nie zrobimy. Podejrzewam, że zaraz będzie wyjebka. Z głodu. O dobra, szczur tutaj walczy z czymś. A nie, pułapka go złapała. Czy my zezremy tego szczura? Nie było. Nie jedz tego. Dobra. Skoro musisz, to jedz. Chodźmy dalej. Już jesteśmy najedzeni, także nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować. Ewidentnie musimy przyjść tu. Hop. Hop. Co dalej? Musimy zrzucić chyba to, tak? Dokładnie. Póki co idzie bardzo dobrze. Zero śmierci. Nie dało się chyba skinąć. No chyba, żebym tam gdzieś z tego haka się zdupił. Oj, tutaj jakaś krew. Nie lubimy takich miejsc. Chodźmy tędy. Czemu ten wagonik jeździ? Się grzecznie zapytam. No nieważne. Puść to. Puść. Podskocz. O tak. Dobra. Tu się będzie działo. Tak mi się wydaje. Jest pan kucharz. Panie kucharzu, rzuciłby pan steaka albo taki kawalątek mięska. Nie był głodny na przyszłość. O kurde. Stawił nóż gościu. Gdzie my musimy iść? Musimy... A, tu musimy przejść, dobra. On nie patrzy. Ten ma oczy, także to nie jest... O, chyba nas wykrył. Wykrył nas zdecydowanie. O, i skrzaciki tu są nawet. O, chodźmy tu. Czy on tu przyjdzie? Idziesz tu? Wow, 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 jakieś tutaj mięcho głowy, nie wiadomo co. Przejdziemy tutaj, prawda? Pod tym. Nie, tu możemy i... Ale on tu idzie. Nie ma nas. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu. Nie wiesz, gdzie jestem. O kurde.
domu się może schylać. Nie ma mnie, odejdź. Odejdź, tu mnie nie ma. Weź sobie przyprawy i sobie rób, co tam sobie robiłeś. Aleś ty brzydki. Dobra. Kurwa, poczułem klucz. Gdzie ten klucz może być? Widziałem go nigdzie wcześniej. Spnijmy się tu. Zapalmy sobie. O, fuck, spadł. Zainteresował się tym. Tam jest klucz? Nie, nie ma tam klucz. Kurde, belek. Czy my możemy rzucić mu w głowę na przykład tą solniczką, czy cokolwiek to tu jest? To by było interesujące. Weź to. I w niego. A, chyba nie trafiłem. Dobra. Gdzie jest klucz? Podejrzewam, że klucz będzie miał przy sobie i to by było nieciekawe. Ale chyba tak nie. O, nawet dobrze się zabiliśmy. Mniejsza strata, bo powinniśmy być na tej półce. Ale czy tak będzie? O, tak jest, dobra. Budzimy się tutaj po drzemce. Masz rzucać tą sól, pyk. Hop. On nie jest zainteresowany w ogóle. Nie, 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 nie spadaj, nie spadaj. Chyba nie w tą stronę. A nie, idzie. Dobra, była gra o smurfach taka. My jesteśmy takim skrzacikiem tutaj, a to by był Gargamel. Wkładowaliśmy się do chaty. Grafika jest epicka, także no. Pamiętam, była gra na PlayStation 1 na smurfach. Ale nie była ona chyba udana. O, tam jest ten. Karzełek tam jest. Skrzacik. Ale o smurfach by było dobre i takie przełączanie, jak w tym jak w GTA. Mega by to było. Ja bym to chciał zjeść. Ale on nie do końca chce to zjeść. Czy ja tego skrzata mogę złapać, przepędzić albo coś? No patrz! Centymetr od niego przeszedł i nic. Nie przestraszył się. Czy tu jest klucz? Nie ma tu cholera klucza. No i co teraz? Tu gdzieś ten klucz będzie? O. Tutaj, jeżeli jakiekolwiek burdasy to oglądają, to mam dla was idealny przyrząd, abyście już nie byli burdasami, proszę bardzo, mydło, ale rzućmy nim. Dobra. Chodźmy dalej. Przymknijmy te drzwi, bo może tu się coś znajdować i się znajdują kolejne drzwi, ale tam niestety... Nie jesteśmy w stanie sięgnąć. O, cześć, skrzaciku. Dlaczego ty mnie go uciekasz, znaczy nie gonisz? Czy to możemy... Możemy tam wejść, ale nie chcę. Chcę pobiec za tym skrzatem. Jakaś piłka. Ło, tu jest chyba kolejny. On się budzi i mamy przejebane, bo zaświecił światło. Co teraz? Nie, nie chcę schodzić. A tu możemy przejść. Ups. A ciul, przejdźmy sobie.
Dobra, tylko stąd. A jest tutaj kolejna półka. Kolejna półka, kolejną rzecz możemy zrzucić. To nie jest jakimś karbusem, ale on nie wie, co się dzieje nawet. W sumie cieszy mnie taki obrót sprawy, ale nie możemy tu nic zrobić. Fuck. On sobie poszedł ogólnie. Czy ty zostawiłeś tu klucz? Zostawił klucze. To po co ja tu miałem iść? Halo? Czy ja tu przyszedłem sobie tylko utrudnić, bo go obudziłem? Dzięki, skrzacie. Byłeś naprawdę pomocny. Skradaj się, skradaj. A gdzie on poszedł? Nie mam pojęcia. Ta piłka cholerna. Dobra, to mam otwarte. Co tu się będzie działo? Gdzie siedzimy? Oczywiście musi być ciemno. Chociażby mogło nie być ciemno. O, jakieś cienie tam niepokojące. Chyba, że to my. Poprasz to, pociągniesz, nic z tym nie zrobisz, ale tam jest ewidentnie co. Aha, tam jest, dobra, byliśmy tam. Byliśmy tam, ale nie przyszliśmy z tej strony chyba, tak mi się wydaje. Jakieś inne pomieszczenie było. No tak, jest kuchnia. Po co my jesteśmy w tej kuchni znowu? I znowu on idzie. I znowu te skrzaty. Fuck. Nie schylaj się, nie schylaj się. Te skrzaty cię interesują. To nie ja. To nie ja cię interesuję. Idź. Nie mam tego klucza tu. Mogłem się w sumie tą winą wrócić. Po co ja idę naokoło? Znowu tam. I nawet nie wiem, czy mam iść tam. A jakbym poszedł może w drugą stronę? Tu? Może tu do czegoś dojdę, co tam jest. Możesz zjeść chleb. Nie może, szkoda, bo ty za chwilę będziesz głodny. Bądź głodna. Dobra. Szanujmy to jedzenie. Nie. Fuck. No dobra, przeżyłem. Interesujące. Z takiej wysokości. Czy się musi ze sobą, czy jak, co ty w ogóle tu pichcisz, rybę jakąś robisz, czy coś, on ma chyba ten klucz, co, powiedzcie, że ma, nie, no nie widać, pogubiłem się już, ale jeśli chodzi o tą grę, to norma, w moim wykonaniu. Przynajmniej.
Wchodzimy znowu do kibla, znowu mamy mydło dla brudasów. Mamy świece w sumie, którą są zapalić. Mamy też but, który nie jest za bardzo pomocny. Ja muszę te drzwi ja to się w ogóle zrestartowało jakoś, czy co? Będzie dalej spał? Nie, nie będzie spał. Jest zrobiony bałagan jaki był. Chyba, że my musimy te drzwi... Jesteśmy w stanie coś zrobić z tymi drzwiami. Pociągnąć, nie pchać, tylko pociągnąć. A one się nie odbiją. Dobra, nieważne. Gdzieś muszę coś zrobić, ewidentnie. Nie otworzę tych szuflad, niestety. Tutaj bym poszedł. Nie, tu nie mogę iść, bo to jest to walizka. To jest lampa. Ja bym zgasił światło, czy on by tu przyszedł? No nie wespnie się tu. No ale tu też nic nie ma, cholera. Nie spadaj. Idzie chyba. Kładzik zawibrował, nie wiem czy on tu idzie. Idziesz tu? Nie, nie idzie. Fuck. Albo nie mogę na to skoczyć, albo nie trafiłem. Ten obraz w ogóle. Czy to są bracia bliźniacy, bo tak. Nie wygląda to na jedną postać, zupełnie inne oczy. Nein. Nie wiem skąd mam ten klucz wyczarować, nigdzie go nie widziałem. W kiblu się obudziłem. I tam już nie wrócę. O nie. Tu sobie mogę zjechać, ale co mi to dało? Kiedy? Link. To się rozbiło, nie ma tam klucza. Czy on teraz będzie spał? A on teraz śpi. Czyli coś? Dobra, pójdę za nim po prostu. No, idź. Gdzie on poszedł? Szybko. On poszedł tu? Nie, no tu nie poszedł. I co ja mam teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Bo tu chyba nie ma żadnego przedmiotu, który można by było ewentualnie użyć do wiecie, do podsadzenia się. Chyba, że tam gdzieś u góry może. Tu jest klucz, ja ślepy chuj chyba jestem. Dobra, nie było tematu. Odnalazłem klucza. No ale trzymaj go. I biegniemy z bazuką. Do wszystkich strzelamy teraz. I teraz, moi drodzy, zjeżdżamy windą. No weź kluczyk. W załatku to wygląda naprawdę, bo miał jakiś korabin. A to tylko klucz. Taką jesteśmy małą i krupną istotką.
O proszę, coś się wydarzyło. Krasnoleg uciekł. Dobra, mamy zapis. To jest obiecujące. On tu gdzieś coś sobie tam robi. Prześlizgnijmy się. O, tak, 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 tak. Dokładnie. Właśnie. Gdzie ty teraz pójdziesz? Dobra. Zasuwamy, ile nam fabryka dała. Żeby nas coś tam nie dogoniało. Używaj tego szybko, 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 Andrzeju. Nie, zostaw tą kłódkę, pchaj te drzwi. Dobra. To się udało. Co to jest? Kiełbasa. Tego nie popchniemy, poważnie? O, dobra, wiem, o co chodzi w tym elemencie tutaj. Tu jest taka zagadeczka. Ale jak się tam do góry, chyba tędy. To akurat jak oglądałem gameplay przedpremierowy, to widziałem, co tu trzeba zrobić. Także dobra, gdzie są te? Chyba trzeba najpierw jedno zrzucić. No, chyba trzeba jedno zrzucić. Dobra, zostaw to. Żeby tu nie wchodzić 3 miliardy razy. Jedźmy na dół. Pyk. Zrzucamy. I krętolimy. I proszę bardzo, jak nam ładnie wychodzi. Kiszka czy tam kiełbasa? Nie wiem, co to jest. Teraz drugie. Nie mamy puste, trzeba tam naładować. Dobra, dawaj, no wskocz. I do góry. Tu mamy, widzę. Mięcho. Bęk. No a gdzie są pozostałe? Tam jest na haku. Nie mam pojęcia, jak ich ściągnąć. Chyba, że ja to muszę po jednej tak zrzucać, bo coś mi trybi. Dawaj to mięcho. Nie pamiętam, ile ja potrzebuję tego. Nie, one tu chyba były dostępne wcześniej, tylko ja ich nie widziałem. Nie musiałbym tu drugi raz wjeżdżać. Jeszcze coś? Chwycimy to, wysuniemy, pomoże nam to. Czy jest gdzieś jeszcze u góry na haku jakieś mięso? Mięso, znaczy są jakieś takie coś, ale... No, przyciśnij się tam. Nie, tam chyba nie da rady. Z tego mięcha... No, ześlizgujemy się. Nie do... A nie, coś jednak się chwytał. Wchodzi tutaj, dobra. Aha, tylko że tu jest chyba tylko figurka, którą bęk w diabelski sposób niszczymy. Dobra, wyjąłeś, bo tam nic ciekawego nie ma.
No to co? To spuszczamy to mięso w dół i przerabiamy na kichę. Bądź też kiełbasę. To mi bardziej na kiełbasę wygląda. Tutaj na tych. To już bardziej jako kicha. No nie wiem. A, no i spuściliśmy. Bum! Dwa kawałeczki. I ciśniemy. No, kręć, kręć, kręć. Ale jak to wychodzi takie połączone, to ja nie wiem. Dobra. Bardzo fajnie cień wygląda. I bęk. Odpalamy zapalory. To był nie, to nie jest krasnolud. Ale niepokoi mnie ten cień tu. Dobra, widzę, że jednak nic ten cień nam tam nie robił. Możemy wejść tutaj, tylko po co? Co nam to daje? My się będziemy przed czymś chować? Podejrzewam, że tak. Dobra. Kolejny klucz nam jest potrzebny. Skąd ja bym go mógł zdobyć? Klucz Werariu. Where are you, kluczu? Tam już się chyba nie wrócę, więc ten klucz musi być ewidentnie tutaj gdzieś. I nie wiem, czy on gdzieś nie będzie wisiał na tym haku. Jest to bardzo prawdopodobne. Tylko... jak się tam dostać? Nie, tu się nie chcesz spiąć. Spinasz się? No nie widzę cię. Więc nie jestem przekonany o tym. Aha, czekajcie, bo tu mamy w ogóle coś, czego wcześniej nie zauważyłem, czyli windę. Dobra. Wow, holy shit. No nie byłem przygotowany na to, zdecydowanie nie. Ale dobra, już wiem, co mam zrobić. Pójdź się szybko. Odpalimy sobie tutaj zapalarę. Ogień, światełko, mile widziane. Hop. I szybciutko myk, ponieważ ten widzi. I na Roberto Carlosa wślizgiem. Nas tu nie ma, gościu. No, zostaw to. Szybciutko do windy, zanim się zorientuje. Idziesz po nas? O, szedł. Fakt, czyli on tu zaraz przyjdzie. Gdzie teraz? Chodźmy tu, bo tu się nie przyciśnie, a drzwi się otworzy. Czy mi się wydaje tylko, czy nie przyjedzie? Nie, on ponownie przyjedzie. No jedzie. Jesteś grubas. Co tam? Czy on nam otworzy te wrota, do których chciałem iść? Aha, nam trzeba w ogóle czymś rzucić. Także szybko biegnij. Biegnij, Grażynu. Bo się zaraz zamkną drzwi i będziesz tynks. Fuck my life, czyli widzicie, gdzie jest ten klucz?
Zauważył mnie. Zauważył mnie i nie spierdolę. No mamy niestety za małe nóżki. Co on z nami? Nie. Jezus, myślałem, że nam głowę odrąbie. Oj, panie kucharzu. Jesteś panem bardzo miłym. Obywatelem. Dobra, mamy tu już otwarte. Jakoś go trzeba stąd wybawić. Nie wiem w jaki sposób. Możemy przejść tam dalej. Ale mam też nadzieję, że on stąd pójdzie po prostu. Czy on będzie dłubał w tym mięsie? Tak, spróbuj surowe mięso. Oczywiście, genialny pomysł. Fak, jaki on jest szybki! O, Gargamel spierdolę, ty chuju! No i co? Bardzo interesująca by była taka gra o smurfach. Każdy by miał inne zdolności. Na przykład Maruda by ciągle marudził. Wysyłalibyśmy go, żeby rozmawiał tam z jakimiś, nie wiem, ludźmi czy innymi. Wtedy byśmy im marudzili. Jakimś fajtłapom byśmy się potykali. Zdolność specjalna numer 10. Fajne by było. Nie no, jak mnie zauważył? Stupiaj, gościu. Nie ma mnie tu. Jednak. Dobra, ale chyba widzę, co trzeba zrobić. Tu jest jakiś przycisk. Trzeba przyjść pod ten przycisk i go nacisnąć. Tak mi się wydaje. Wtedy zrobię jakiś szuruburu. My uciekniemy sobie. Widziałem tam taką krateczkę. Przyciśniemy się tam kulturalnie. A on jak debil pójdzie prosto. Wow. O, tu jest nawet ta krateczka, o której mówiłem. Jak on mnie tu wykrył? A nie, nie wykrył. Jestem schowany! Nie ma mnie! Nie ma mnie! Nie kucaj, nie kucaj, nie kucaj, nie kucaj! Chyba, że on od razu tam pójdzie. A ja bym wtedy sobie sprzątnął ten klucz i szybciutko biegł się... Nie, on wraca do tej... do tego mięsa. Czy nie? Nie, on szuka. A skąd on wie, że ja tu jestem? Miał wcześniej obecność jakiejś... te skrzaty podejrzewam. Co myślisz, że ja jestem tym skrzatem? Dobra, tu już nie powinien wiedzieć, czy jesteśmy. Dobra, on poszedł wyłączyć machinę. Przestał się nim interesować na chwilę, ale już chyba idzie. Bierz klucz. Nie, nie odkładaj go, kurde. Ciśnij, 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 ciśnij. Dobra, 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 dobra. I windu się do góry. Widzisz? Do góry miało być, nie w dół. No dobra, jest dobrze. Tutaj mieliśmy iść. Szybko otwieraj, 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 bo już idzie po niego winda. No! Dawaj. Dobrze. Dobrze. Zamykaj teraz ten... Gdzie ty na końcu? Fuck my life, on tu zaraz przyjdzie. Tak my się mieliśmy schować tu. Idzie po mnie. Dobra. Hop siup. Ale co się będzie tutaj działo, zobaczymy w następnym odcinku. A póki co dziękuję za uwagę i pa pa.